Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i zgodnie z obietnicą z wczoraj, z zakończenia wczorajszego odcinka, zaczniemy nagraniem dotyczącym pomysłów na tą ziemię, a być może na ten dom. Zapraszam was na dzisiejszy odcinek, bo tylko jakby będzie sam począteczek, a później będzie się działo znacznie więcej. Patrzcie, dziewczyny już czekają do wyjazdu. Będziemy jechali, ale najpierw trochę o ziemi. No więc wróćmy do tego terenu obok nas. Udało się nam namierzyć właścicielkę tego terenu. Ta rąk dzwoniła. Mieliśmy taki pomysł, taki koncept na to, żeby może część z tego zagospodarować. Zrobić z tego fajny ogród, zrobić miejsce na ognisko. Potem ten temat nam się rozwinął troszeczkę, że może byśmy zrobić tutaj takie małe pole namiotowe. Mieć własne 2-3, przepraszam, bo krowy chcą przejść, a się boją, że tu stoję. Dobrze, proszę, możecie iść już. Nie przeszkadzam. Że postawimy, nie wiem, 2-3 swoje namioty na jakimś podejście. Zbudujemy tam łazienkę, toaletę z łazienką jakąś prostą. Może jakąś kuchnię nawet polową. Coś na otwartym powietrzu. Ale jak ktoś będzie przyjeżdżał na przykład z własnym namiotem, to może też się rozstawić. Czyli takie ala pole biwakowe, pole namiotowe. Żeby tu zrobić, plus częściowo po prostu ogród posadzić marakuje, posadzić jakieś warzywka. Coś w tym klimacie zrobić. No i co się okazało, że pani właścicielka mówi, że dobrze. Że okej. Ona chce $300 za to miesięcznie, płatne z góry, za rok. Płatne z góry za rok, czyli że chce $3600 za roczne wypożyczenie, wynajęcie tego kawałeczka, tego zapuszczonego, zagracanego, zaświnionego, który trzeba po prostu sprzątnąć, samo sprzątanie, wiadomo, ile czasu zajmie i... No, to chce $300. No jak żeśmy powiedzieli, że no się w ogóle nie wchodzi w grę, to na razie zeszła do 250, czy 250, płatne z góry za jeden rok. No nie bardzo, w takim razie nie bardzo. Nie sądzę, żebyśmy mieli szansę zarobić tak naprawdę na to przy kosztach takich, kosztach najmu, kawałka ziemi i przy budowie tej infrastruktury całej. Bo to trzeba jednak prąd podciągnąć, bo to trzeba zrobić kanalizację, więc po prostu nie. Myśleliśmy, że to będzie, nie wiem, no maks $100 miesięcznie. Ale jest też obok nas dom, obok tego naszego, tutaj jest dom, który jest również do wynajęcia. No i teżśmy rozmawiali z właścicielami, że może byśmy to wynajęli, podnajęli, bo się tak okazuje, że po prostu goście są. Że, no, że może weźmiemy się tutaj, przeniesiemy na przykład do tego domu, a tam będziemy wynajmowali włącznie z tą górą, z tarasem. Albo tu przygotujemy pokoje dla gości. No ale tu chcą $350. $350 za takie kmerskie, typowo kmerskie domek. Tam są niby 3 pokoje. Tak naprawdę są 2 pokoje i salon. Nie jest to zbyt atrakcyjne. No, tak jak żeśmy patrzyli, to nie wygląda dobrze. Też trzeba byłoby tam strasznie dużo zainwestować, żeby to w ogóle miało sens do wynajmu, jakby przygotować. Także nie wiem, no jeszcze zastanawiam się. Jak pani zejdzie nam tą sceną do tych naszych $100, to nawet przy płatności za rok z góry, no, to można się zastanowić, wtedy wziąć to i po prostu coś tu zrobić. Ale jak takie pieniądze, to nie ma najmniejszego sensu. To już lepiej pomyśleć nad czymś innym. No to dobra, to tyle. To chyba opowiedziałem mniej więcej, jak wygląda sytuacja. Był pomysł na to pole namiotowe, takie biwakowe. I to miałoby rację bytu, ale przy niskich kosztach. No przy takich kosztach to ile trzeba by było? To było, ile można wziąć za taki namiot? $5 za noc? No to ile tego trzeba by było tutaj na wystawiać? Ile, żeby zarobić na te $300 miesięcznie. Plus dolar, dodajmy do tego prąd, dodajmy do tego wodę, dodajmy do tego koszty, czyli to musi się jednak zamortyzować, koszty tej inwestycji, czyli pobudowania tego wszystkiego. No to gdyby tam, powiedzmy, codziennie był jeden namiot, no to $150 miesięcznie wpada. To nie pokrywa, to pokrywa na połowę, nie pokryje połowy kosztów nawet, no. To nie ma jakby sensu, także albo pani oprzytomnieje i rzeczywiście będzie chciała to wynająć i zejdzie znacznie z ceną i wtedy pomyślimy, no albo temat przepadł. Ale będziemy myśleć nad czym innym jeszcze. A teraz do domku na górę. Pokaż, jak ty wyglądasz dzisiaj nam pięknie. Jak biało-zielono, a dzisiaj będzie jeszcze biało-czerwono też. Ale to później. Ja. Tak? Jak kocyk, jak tutaj poszewka trochę, tak? Pięknie masz zrobiony make-up. Ślicznie, kochanie, wyglądasz. Zakręcisz się? Juny? Poczekaj, pokaż. Zakręć się, pokaż jak wiruje sukieneczka. No pięknie wiruje. Super. Elegancko, kochanie. Kotek chce wyjść. Chodź, kotek. Proszę leć. No super, kochanie. I kokarda fantastyczna, taki pierwszy test.
To ty sama? No bomba, dobra, idziemy. Fajna akcja, nigdy tego wcześniej nie widziałem. W tej chwili, żeby nową kartę wyrobić sobie do konta, robię wszystko z poziomu aplikacji, przychodzi się tutaj, skanuje kod, a potem dostanę informację, proszę bardzo. Twoja karta jest wyrabiana, jest w trakcie i czekam na jej uzyskanie. Mega fajna rzecz. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, być może w Polsce już to normalne jest. Przyznam szczerze, jak wylatywałem, to jeszcze takich cudów nie było. Trzeba było czekać długo, to tam, nie wiem, 2 tygodnie na kartę. A teraz od ręki sobie praktycznie wszystko robi się samemu. Aplikacja i specjalna maszyna do kart. Wow. No nie wierzę. Niby nic. You have to activate your card in the mobile app. Okay. That's it? Yes. So cool. Daddy, teraz próba karty, przed chwilą aktywowaniem w systemie. Wkładam do bankomatu i zobaczymy, czy działa. Dobra, co się czyta. Nieźle. No dobra, zaraz zobaczymy. Weszliśmy z banku, sprawdziłem kartę, działa. Zrobiliśmy spore zakupy przed chwilą, a teraz zatrzymaliśmy się na kawę. Znaczy Taran będzie pił kawę. Szukamy kolejnego miejsca, takiego, które będzie fajne na takie przyjście sobie poranne właśnie. Dla Tarong bardzo ważne jest, żeby cappuccino było smaczne. To zaraz sobie przetestujemy, jak to będzie wyglądało. Dziękuję, to dla mnie? Dziękuję. To bardzo ładnie z twojej strony, że mi dałaś. Dzięki. Zobaczmy, co tu mają. Tarong została na kawę, a ja idę się przejść. Ta kawiarnia jest bardzo blisko, no praktycznie przy samym markecie, na rogu tego marketu. A tu jakaś kolejna kawiarenka. Ja sobie idę zrobić rundkę dookoła. Zobaczyć, co jeszcze ciekawego. Bo jak się jeździ motorem, to nie widać wszystkiego dokładnie. O proszę. To fajnie jest. Malutkie, ale się zasiada się na zewnątrz. Dosłownie w takie wnęce. Fajnie, fajnie. Dziwne ceny, $1.62. Zobaczcie. $1.12, $1.37. No i tutaj już mamy market, Old Market. To jedna z popularniejszych sieci Eric Kaiser, który robi pieczywo. To piekarnia, nie mogłabym znaleźć słowa. Natomiast to jest to, co mnie zawsze urzeka. Te wąskie uliczki, które... O, tak swoją drogą. Zobaczcie. Pieczywo całkiem ładnie wygląda. Miejsca, które wychodzą właśnie na... Nie wierzę. Aż zdaje się do środka. Zobaczcie, tam są normalnie ciastka nasze. Eklerki widzę. O ty dziupre, nie widziałem. Fajnie. I to właśnie te wąskie uliczki mają niesamowity klimat. Bardzo, bardzo fajne. Zaplecza knajp, ale również... O ty, tu pub jest jakiś. Jeszcze zamknięte. Nigdy nie widziałem wcześniej. Muszę powiedzieć Fatsamowi. Walijski pub. Mega, muszę odwiedzić kiedyś wieczorem. I w tą stronę można pójść. I w tą. Tu też jest jakiś Harris Bar. My gosh, nie widziałem tego w ogóle. Mówię wam, wąskie uliczki. Warto wchodzić w wąskie uliczki. Chyba nie, chyba już jest na wynajem. Ale swoją drogą na wynajem. Może pub, może pub. Zobaczymy, tu w ogóle jest dużo na wynajem. Tu kolejny, to jest cały dom na wynajem. To jest ten walijski, cały. O rany koguty, ale to duże jest. Tak myślałem, że to taka malusieńka. No to kolejne po prostu sale są. Ale wyczesane, no koniecznie muszę tu przyjść wieczorem. Jakiś masaż. Tu znowuż do wynajęcia. Tutaj taki sklepik. Hotel. No i też tak nic z niczego właściwie. Kolejne wąskie uliczki. I mamy. Teraz to była restauracja, została przeniesiona gdzieś. Ale fajnie. To jest dla mnie prawdziwy klimat Azji. Te wąskie właśnie uliczki, nie te szerokie, z chodnikami, tylko
Właśnie to. Craft cocktails, premium spirits. Ale gdzie? You went too far. Aha, czyli że to tam jest gdzieś. Musiałbym spróbować wejść od drugiej strony chyba, żeby to zobaczyć. Fajne, takie to są super, naprawdę. Fajnie się wyrwać, tak bez motoru. Gdzie wyszedłem? Tu jakiś chyba hotel. A, już wiem gdzie. Tam jest ta grecka restauracja po lewej, tu jest meksykańska. Króca bomba, ale mega czat. Ale mega. Dobra, wracam do dziewczyn. Wychodzimy już z kawiarni. Jak smakowało cappuccino? Takie sobie? No, it's not that bad. Not that bad, but also... ale my favorite one. Nie ulubiony. A cenowo? Wysoka cena. $3. To jest dość dużo. Junku, chodź, pokażę ci coś fajnego. Chodź, zobaczysz coś fajnego. Tak. I chcę pokazać dziewczynom teraz te uliczki wąskie. Więc sobie skręcimy i pójdziemy tak, jak ja szedłem. A, baby, look, here. Kupujemy ryż, bo się nam skończył. A co to za obciach, żeby kmerska pani domu nie miała ryżu w domu. Zobaczcie, jest czarny. On jest super eksfermentowany, jest bardzo zdrowy. Mamy coś pośredniego. Mamy taki czerwony i my tam coś między tym, a tym mamy w domu jeszcze. No i dużo różnego rodzaju białego ryżu. Tam jest jakiś imbirowy. This is baby ginger rice. Why it's ginger? Called ginger. It has like the taste. Ginger flower. So what ginger flower? This is the brand. Aha, po prostu marka. Jaśminowy, jasmine, very popular in Poland. Wiesz? Yeah. Bardzo popularny w Polsce. Yeah, we take it. A, my też bierzemy jaśminowy. A, no to super, bardzo dobrze. A, musimy jeszcze kupić kmerską flagę, żeby powiesić nas na domku. Dzisiaj przyjeżdżają goście do trzech pokoi, w związku z czym staranko robi wzmożone zakupy, tak żeby być przygotowanym na ewentualne przygotowanie śniadania, gdyby było takie zamówienie. Jeśli nie będzie, to oczywiście nie będziemy go robili i wtedy będziemy mieli sporo pysznych warzyw. Natomiast jak będzie zamówienie, no to musimy być gotowi na 6 osób do nakarmienia śniadankiem. Johnny, nie kombinuj tam z tymi pomarańczkami, z tymi pomidorami. Teraz jesteśmy na takim regionalnym stoisku, można by powiedzieć, z różnego rodzaju gadżetami pod turystów również, ale my chcemy kupić flagę, flagę Kambodży i pani ma, ale za małą troszkę. Chcemy troszeczkę większą. Pani, ponieważ tutaj u siebie nie miała, więc poszła gdzieś na inne stoisko dowiedzieć się, czy będzie, czy nie. W razie czego weźmiemy tą troszkę mniejszą. Chociaż mam nadzieję, że się znajdzie taka, jakiej dokładnie potrzebujemy. Fajne nawet koszulki są. No baby, thank you. Wracamy już do domu. Nie kupiliśmy flagi. Ostatecznie pani przeholowała sceną. Spodziewałem się, że będzie chciała krzyczeć troszeczkę na białych, ale że aż tak, to nie. 10 dolców za kawałeczek materiału to zdecydowanie za dużo. Dobra, to na razie bez kmerskiej flagi, ale za to z dużymi zakupami. Tarong za mną ma mnóstwo. Wracamy do domu. No i już w domku. Teraz rozpakowanie tylko zakupów. I powolutku będziemy szykowali się do zrobienia czegoś do jedzenia. Jakiegoś lanczyku. Gdzie się gruba chowasz? Cieniu, dobrze. No i tak. To powolusieńku możemy się zająć czekaniem na gości. A to ciężka robota. Wyciągam flagę. Nie kmerską, a naszą, polską. Zobaczmy, jakie jest wielkości fizycznie. Okej. Jest taka, żeby ją na maszt nadziać. Muszę się zastanowić, jak ją tutaj umocować. Tu mam jakieś otwory, może coś się da z tego zrobić. To chciałem też kmerską, żeby była, ale jako, że na razie się nie udało, no to będzie polska, tylko na przyjazd już dzisiejszych gości. Teraz będę myślał, jak ją powiesić. Coś się wymyśli, no. Albo tu gdzieś, albo tu gdzieś.
Tak chyba będzie optymalnie. No bo tutaj to nie bardzo. Chyba, żeby tak zwisała. Schodzę na dół zajrzeć. Tarong tutaj ostatnie poprawki jeszcze. O nie, to co się stało? Nothing, ok. Ostatnie poprawki przed przyjazdem gości. Ja idę zanieść butlę na wodę, żeby nie zapomnieć. Zabrać ją napełnić następnym razem. I jeszcze jeden rzut oka na flagę, jak wygląda. Jesteśmy na zewnątrz. Muszę z butami jeszcze zrobić porządek. Tam jest flaga. Na razie taka samotna trochę. Ale później będzie jeszcze kmerska, dobrze. Okej, butla. Mam nadzieję, że nie zapomnę zabrać. Kwiatki trzeba zamieść. Buty ułożyć. I jesteśmy gotowi. Goście już są, czyli check-in zrobiony. Pogadaliśmy sobie chwileczkę, na razie teraz udali się odświeżyć. Ja zresztą też muszę się odświeżyć, bo jeszcze na koniec parę takich drobnych rzeczy. Ponieważ dorośli usytuowani są na samym dole, a tam nie mieliśmy podłączonych buty z gazem. Butla jest, ale nie ma tego zaworu takiego. Mniejsza z tym. Przyniosłem butlę z góry. Tam na dół podłączyłem. Takie drobiazgi, ale to jednak są. Mamy coraz więcej mrówek. To jest uciążliwe. Będę musiał się tym tematem zająć, ale już jak wyjadą goście. I co? No i oczywiście chłopaki. Pierwsza rzecz. Wi-Fi. Także wzmacniacz sygnału koniecznie. I dobrze. No i już. Dzisiaj jeszcze ruszymy razem na miasto. Pokazać miejsce, gdzie można zjeść, gdzie można coś kupić, tak żeby już troszeczkę takiej samodzielności i pewności siebie mogli goście nabrać, bo jednak to jest obce miasto praktycznie dla nich. W związku z tym troszeczkę taką pomocną dłoń podajemy na początek. Z tego co wiem, to najbliższe 3 dni będą spędzali na zwiedzaniu Angkor Wat. Bardzo słuszna koncepcja. No, grzechem wręcz byłoby nie odwiedzić. A my co? A my w takim razie czekamy sobie, jak się goście odświeżą. I będziemy jechali. Teraz tam poszła jeszcze to. Kotek. To cały czas coś kombinuje. Cały czas po prostu nigdy jej dojść, żeby znaleźć jakieś nowe schronienie, nową kryjówkę. A, nie będę ich straszył. Niech sobie włazi. Pod prysznic idę. Ruszamy już, nasi goście pojechali na dwa tuk-tuki i jedziemy, dokąd możemy jechać? Where we going, baby? Kmerteist! Do Kmerteist, oczywiście jedziemy jeść do Kmerteist, później pokażemy im, gdzie można zrobić zakupy, gdzie można, gdzie jest market, gdzie są sklepy. Nie lubisz Kmerteist? A dzisiaj chciałaś tam jechać. Tak, żeby już byli bardziej oswojeni z całością, tak jak mówiłem. A teraz ruszamy i jedziemy. No i jesteśmy już. Nie muszę przedstawiać miejsca. Widzę, że przyjechały już tuk-tuki z gośćmi. Nie będę ich filmował na razie, bo nie wiem, czy sobie tego życzą, czy nie. Dlatego na razie kamera pozostaje na mnie skierowana. Już stół wzięliśmy na 9 osób, na 8,5 z Juny włącznie. No i będziemy tutaj siedzieli, zastanawiali się, co dalej. Bo pewne pomysły się pojawiają. Zobaczymy, co dalej z tym zrobimy. Kmerteist to nie tylko bardzo dobre jedzenie, to nie tylko uczciwe ceny, ale to również ciekawi ludzie, których tutaj spotykamy. Dzisiaj spotkaliśmy Camerona. Cameron jest początkującym producerem kanału na YouTubie, który się nazywał Your name of your channel is Briscoe Travel. Briscoe Travel, Briscoe Travel. Znajdziecie w opisie pod filmem link do kanału Camerona. Tak jak powiedziałem, Cameron zaczyna. Cameron kręci po angielsku i w tej chwili właśnie są odcinki z Kambodży. Siedzisz w Kambodży, you are now in Cambodia, but you said that you have the friends filming around Asia. In the Philippines, in Kauai, all over the world we work on right now. So, and jestem Cameron. To jest Cameron. Powiedział wam cześć. Bardzo fajny ma koncept na kanał. On siedzi w Kambodży, kręci z Kambodży, ale ma ludzi, z którymi współpracuje w różnych zakątkach świata, którzy kręcą dla niego to. Fajny pomysł, podoba mi się, nie wiem, czy nie skorzystam z tej koncepcji. Cameron, I will put all the details
under the movie, so if the viewers want to see your channel, they can do it. Same, let's show the cameras to each other. Pojedliśmy i teraz cała wycieczka idzie w stronę Riverside, zrobić drobne zakupy takiego street foodu na później, na wieczór, na zakąskę. A wybieramy się również do marketu, pewnie pojedziemy do Asia Market. Tam potrzebują kupić też trochę drobiazgów. Ja zostałem z tyłu, bo do bankomatu jeszcze poleciałem. Och, ty w dziuple. Jedzie. Krakus jedzie. Ktoś lubi takie rzeczy. Proszę bardzo. W Polsce upadają zonty. Niby nie ma, niby nie ma owoców morza, a proszę. I są takie grzyby morskie. I góry, i są skwidy. To jest super, to są zielone muszle. Bardzo fajna rzecz. Kraby, ośmiornice, krewety. No jest wszystko, co sobie tylko może duszę zapragnąć. 10 tysięcy liczy 10 zł. Sałatka z dowolnymi. Plus, a jeszcze było coś. Nie, 10 tysięcy to jest 10 złotych. 10 złotych, 10 złotych. Tak. No tak, idę wzdłuż tego street foodu. Tam wszyscy zostali, kawałek dalej. Och, ale mi tu na ostro przywaliło w oczy. No i dzisiaj na razie jeszcze nie ma tu specjalnie dużego wyboru. Głównie napoje i różnego rodzaju sałatki. A my potrzebujemy coś bardziej treściwego. Tam żeśmy zamówili kurczaka z grilla, ale to tak takie namiastka tego, co potrzebujemy jeszcze, więc będziemy szukali dalej. Szpaler kmerskich artystycznych wynurzeń, nie tylko widzę kmerskich. Najróżniejsze. A my idziemy z powrotem pod Kubernetes, bo żeśmy musieli zostawić ten motor po prostu. Wszyscy już pojechali grabem do marketu, my tymczasem no właśnie, musimy po prostu ten kawałek przejść. I Wiktor idzie z nami, a właściwie tak się tutaj różnie, czasem za nami, czasem obok. Niemniej już jesteśmy prawie że na miejscu. Jesteśmy w domku. Zakupy się udały, wszystko poszło jak należy. Tutaj patrzcie, co się dzieje. Znaczy, patrzcie, to może za mocne słowo. Gdzieś tam sąsiedzi odpalili się. Z muzą. No pierwszy raz mi tu takie robią numery, no. Akurat jak mamy gości. Nie jest tak źle. Na szczęście szybko kończą. No to co? To jak mówimy już o kończeniu, to może skończmy ten odcinek dzisiaj. Trochę krótszy, ale czeka jeszcze robota. Trzeba jeszcze zejść i zbratać się bliżej z gośćmi. Jutro od rana ruszają na wyprawy całodniowe, także teraz 3 dni prawie, że ich nie będzie. No będziemy się widzieli rano na śniadaniach u nas i pewnie wieczorkami na podsumowanie dnia. A to reszta dnia będziemy robili co do nas należy. No dobrze, kochani, bardzo wielkie dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam serdecznie na jutro na kolejny 7 rano czasu polskiego. Dzisiaj życzę wam fantastycznego dnia. Tym, którym brakuje słońca, życzę słońca. Tym, którym brakuje ciepła, życzę ciepła. Tym, którym odwrotnie, to życzę odwrotnie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, hej!